każdy dobry mecz naszej drużyny jest, co najważniejsze, pewne zwycięstwo. No zgadza się, zasłużone zwycięstwo 4-0. Mieliśmy dzisiaj za przeciwnika Gwardię Koszalin, która jest naszym bezpośrednim rywalem w tabeli. No na pewno cieszą bramki, tak? Bo tak jak wiemy, do tej pory wygrywaliśmy mecze strzelając jedną, dwie bramki max. Cieszy, że udało się dzisiaj przełamać troszeczkę tą pasę i zdobyć więcej niż te dwie bramki. Czyste konto też cieszy. Trzeba powiedzieć, że dobrze ułożył się nam ten mecz, tak? Szybko strzelona pierwsza bramka, zaraz druga, czerwona kartka, także też na pewno miało wpływ, że ten mecz dobrze nam się ułożył i mogliśmy spokojnie kontrolować przebieg spotkania. Dzisiaj w wyjściowej jedenastce pewne zmiany. W środku pola zagrał Mateusz Kowalczyk z Mariuszem Bedlińskim, no i ze swojej roli wywiązali się więc znakomicie. Znaczy zmiany, nie powiedziałbym, że to jakieś tam wielkie zmiany. Jest tutaj, jeżeli chodzi o środek pola, mam do dyspozycji naprawdę zawodników o zbliżonym potencjale, zbliżonym poziomie i tak naprawdę czasami dyspozycja danego tygodnia decyduje, bądź plan na konkretny mecz pod danego przeciwnika, dyspozycja decyduje zawodników, bądź plan na konkretny mecz, kogo tutaj desygnujemy do grania. No dzisiaj postawiliśmy tutaj na Mateusza i na Mariusza w środku, dodatkowo jeszcze był gdzieś tam Andrzej Protasenko. No, trzeba powiedzieć, że wybór okazał się prawidłowy, bo Kowal zaliczył dzisiaj swój dublet, także no, będzie na pewno chłopak mógł poświętować. Teraz odnośnie bramek, co jedna to tak naprawdę ładniejsza, ładne uderzenie Kapelusza, ładne uderzenie Kowala, także no, bramki pierwsza klasa. No tak, ważne, tutaj przy strzale Szymona rzutu wolnego to była bliska odległość, praktycznie 16-17 metr. Dobrze, że Szymon nie kombinował i ma to silne uderzenie, zdecydował się po prostu na strzał siłowy i no, ładna bramka. No druga Kowala, no to fajnie sam na sam znalazł pod ladę, gdzieś tam przymierzył. Rzut wolny, no to też Stadiony Świata. No i czwarta też fajnie wypracowana tutaj akcja. Andrzej z Pawłem Szewczykowskim na skrzydle rozegrali, rozprowadzili przeciwnika, dośrodkowanie Pawła i agresywny atak na piłkę Szymona głową. Także no, takie bramki dzisiaj można powiedzieć, że na pewno kibicom mogły się podobać. Ważne zwycięstwo, zwłaszcza, że za tydzień, jakby nie patrzeć, idziemy do lidera rozgrywek, do drużyny Mieszka Gniezno, no i tam o punkty jednak będzie ciężko. No chciałbym sprostować. Zwycięstwo ważne, każde zwycięstwo dla nas jest ważne, każdy punkt jest dla nas ważny, wiadomo w jakiej sytuacji jesteśmy, wiadomo jak to wszystko gdzieś tam, jak gdzieś tam tworzyliśmy ten zespół, jak to się budowało i no generalnie wiemy jaki mamy potencjał, wiemy, znamy swoje gdzieś tam miejsce w tej lidze. Wiemy jaki mamy potencjał kadrowy, organizacyjny, finansowy i no na chwilę obecną mamy do zdobycia, o ile się nie mylę, 9 punktów i trzeba zrobić wszystko, żeby z tych trzech spotkań wycisnąć no po prostu na maksa, tak jak sok z cytryny, ile się da. I to będziemy starali się robić. No, dzisiaj oczywiście te punkty są ważne, ale czy te, które graliśmy tydzień temu w Starogardzie były mniej ważne, no też były ważne i w każdym meczu każdy punkcik dla nas istotny. Za tydzień przygotujemy się w Gnieźnie też na bitwę, na pewno pojedziemy, tanio skóry nie sprzedamy. Potem Konin u siebie, Koszalin, Bałtyk na wyjeździe i no tak to co mówię, 3 tygodnie i musimy tutaj wycisnąć z tego ile się da. Dziękuję trenerze.